Maciej Wolny, witam państwa serdecznie w porannej rozmowie na antenie telewizji w Polsce.pl. Witam również mojego i państwa gościa, którym jest Anna Zalewska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, była minister edukacji. Pani minister, kłaniam się pięknie, dzień dobry. Dzień dobry, witam. I chciałbym, pani minister, żebyśmy skierowali na samym początku naszej rozmowy wzrok na Francję, na to, co we Francji się dzieje w kontekście kontrowersyjnej reformy podnoszącej wiek emerytalny. Wcześniej Izba Deputowanych Francji odrzuciła niewielką różnicą głosów wniosek o wotum nieufności dla rządu. Ostatecznie uchwalono właśnie reformę emerytalną. No i ta reforma wywołała burzę z jednej strony w mediach, ale przede wszystkim we francuskim społeczeństwie. Uliczne walki, płonące worki, kontenery z odpadami, interwencje strażaków i brutalne szarże policji z użyciem pałek czy gazu łzawiącego. Tak wyglądał poniedziałkowy wieczór między innymi w Paryżu i cały czas jest niespokojnie we Francji. Jak pani ocenia to, co obecnie we Francji się właśnie dzieje? Czy ta reforma emerytalna w jakimś sensie zrujnuje kraj? Czy możemy mówić o krachu francuskiej polityki? Myślę, że tak, tym bardziej, że Francuzi zapowiadają, że to nie koniec, że planują długi marsz aż do skutku. To po pierwsze, jest bardzo niespokojnie, tak naprawdę stoją szkoły, będą stawać znowu pociągi, samoloty, czy też instytucje, czy zakłady energetyczne. Robi się bardzo poważnie, robi się bardzo gorąco. To, co frustruje Francuzów, to po pierwsze to, że nikt ich nie słucha, tam mowa o tym, że zamiast zrównania tego wieku, który należy do jednych z najniższych w Unii Europejskiej czy w Europie, jest jeszcze lekceważenie Francuzów. To znaczy pani premier chyba po raz 11 sięgnęła po zapis konstytucji, który pozwala jej podejmować decyzje bez głosowania w Izbie Niższej. To znaczy, że po prostu bała się tego głosowania, że nie ma większości, nie ma zgody. I komentarze po tym wotum nieufności, gdzie zabrakło 9 głosów, są jednoznaczne, że tak naprawdę tego rządu już nie ma, że nie ma poparcia społecznego. Jednocześnie tenże prezydent, który słowo demokracja, udział społeczeństwa, sprawiedliwość odmienia przez przypadki, nawet ośmiela się mówić, że liderów w tych kwestiach w Unii Europejskiej w sposób absolutnie brutalny, jednoznaczny rozprawia się z protestującymi. Spodziewa się pani minister w takim razie, nie wiem, jakiejś rezolucji wobec Francji na arenie Unii Europejskiej, na przestrzeni Komisji Europejskiej, czy wręcz przeciwnie, tego typu obrazki przechodzą bez echa w Parlamencie Europejskim na przykład? Jak pani to postrzega? Będziemy próbować, ale to dopiero w Strasburgu, jeżeli rzeczywiście kontynuacja nie spowoduje, że trzeba będzie odwołać sesję Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, bo to przecież też Francja. Zobaczymy, jakie będą decyzje, jakie będą emocje. Raczej bym się tego nie spodziewała, tym bardziej, że Komisja Europejska cały czas uważa, że mamy podwyższać wiek emerytalny na fali tych dyspozycji Komisji Europejskiej. Przecież Platforma Obywatelska i PSL kilka lat temu, kiedy rządzili, podnosili wiek emerytalny właśnie do 67 lat. I dzisiaj mówienie przez nich, że tego absolutnie nie zrobią, jest tak samo prawdziwe, jak w czasie kampanii przed objęciem przez nich władzy, kiedy natychmiast zapomnieli o swoich deklaracjach. W związku z tym, że Komisja kibicuje każdemu z krajów członkowskich, żeby ten wiek emerytalny był podnoszony i podnoszony, nie sądzę, żebyśmy znaleźli większość do tego, żeby taka rezolucja powstała. Pani minister, tutaj ja też dostrzegam gdzieś pewną hipokryzję. Chyba. Mam nadzieję, że pani minister się zgodzi z tą tezą, ale to zobaczymy. Bo z jednej strony Komisja Europejska wskazuje, podnoście wiek emerytalny, Francja podnosi wiek emerytalny. No niby ten zapis z konstytucji, o którym pani minister wspomniała, jest, no ale trochę te działanie, powiedzmy, niedemokratyczne. To, co dzieje się na ulicach Francji, praworządność, postępowanie wobec obywateli, brutalność policji, no to też są dość spore znaki zapytania w kontekście
właśnie praworządności, podejścia w ogóle do społeczeństwa. Z drugiej strony mamy Polskę, która no niekoniecznie chce podporządkować się tym zaleceniom Komisji Europejskiej w różnych obszarach, albo stara się wyjść im naprzeciw, ale też na pewnych swoich zasadach, no ale my obrywamy po głowie, bo albo właśnie jesteśmy niedemokratyczni, albo mamy problemy z praworządnością. Jak to jest, porównując te dwie sytuacje? Czy możemy tutaj mówić o pewnej rzeczywiście hipokryzji ze strony Komisji Europejskiej? Ależ pełna zgoda. Ta hipokryzja jest widoczna na każdym kroku, od orzeczeń czy dyskusji na temat ustroju sądownictwa w Polsce, gdzie mowa jest o tym, że my nie mamy prawa niczego zmieniać, ponieważ nasza tradycja demokratyczna nie jest tak długa jak w Niemczech i we Francji, przez łamanie demokracji i praworządności, poprzez uciekanie od traktatów, po to, żeby te traktaty omijać, aż przez dokumenty, które z jednej strony mówią o świętym prawie obywateli do uczestnictwa w stanowieniu prawa, a w drugich przepisach zupełnie wygumkowywanie tychże obywateli z działań czy też z konsultacji na temat strategicznych decyzji. Tak, to jest hipokryzja, ona jest w tej chwili standardem w Unii Europejskiej, w dodatku staje się niepisanym prawem. Jednym wolno więcej, drugim wolno mniej. Ale dlaczego tak się dzieje? No bo jeżeli Francji wolno więcej niż innym państwom wspólnoty, niż na przykład Polsce, no to pojawia się pytanie, dlaczego? Co ma na to wpływ? Dlatego, że jeżeli jesteś w większości liberalno-lewicowej, to możesz wszystko. W związku z tym można przegłosować, uzasadnić, napisać rezolucję. Już wiemy, że niektóre pisane za ciężkie wschodnie czy też no, zagraniczne pieniądze. A z drugiej strony, jeżeli jesteś w mniejszości, jeżeli jesteś w opozycji, nie masz żadnych praw i tak musisz być wdzięczny, że możesz zgłaszać poprawki, że możesz się wypowiadać, bo bardzo często wypowiedzi opozycji, tej szczególnie konserwatywnej, przyjmowane są z niesmakiem, buczeniem albo irytacją. No właśnie, dużo problemów, dużo znaków zapytania cały czas, no i dużo takich sporów wewnętrznych w kontekście Unii Europejskiej, a ta jedność by się przydała, ta jedność, o której też rozmawiamy w kontekście wojny na Ukrainie. I o wojnę na Ukrainie chcę zapytać pani minister, o Rosję, ale też o wizytę przywódcy chińskiego w Rosji, podanie ręki Władimirowi Putinowi. Pierwszy przywódca, o ile się nie mylę, który podaje rękę Władimirowi Putinowi po tym nakazie aresztowania. I pytanie się też pojawia, bo mamy wizytę premiera Japonii w Polsce, wcześniej na Ukrainie, w tym samym mniej więcej czasie właśnie przywódca Chin jest w Rosji, widzi się z Władimirem Putinem. Jak to odbierać z europejskiej perspektywy? Czego jesteśmy świadkami tak naprawdę? Złej globalnej polityki, dlatego że Chinom zależy na każdym działaniu, które przeciwstawiałoby się polityce Stanów Zjednoczonych, a skoro Stany Zjednoczone i Japonia są zaangażowane po stronie Ukrainy, wspierają, organizują pomoc, organizują broń, myślą o tym, żeby uczestniczyć później w odbudowie Ukrainy, Chińczycy chcą mieć taką rolę, który będzie grał na wielu fortepianach. To bardzo zły komunikat, że w momencie, kiedy Władimir Putin został uznany za bandytę międzynarodowego, gdzie tak naprawdę już trudno mu będzie się przemieszczać gdziekolwiek, żeby budować narrację o zachodnim kolonializmie i zamachu, czy też o faszyzmie Ukraińców, będzie musiał ograniczać się do tych miejsc, gdzie ewentualnie będzie mógł się czuć bezpiecznie. To jest kłopot dla Unii Europejskiej, który wybrzmiewa jeszcze przed tą wizytą, czy wybrzmiewał przed wizytą w Rosji. Mianowicie w wystąpieniach między innymi pani przewodniczącej,
dzisiaj brzmią słowa mówiące o tym, że oto ze żmudnym wysiłkiem wychodzimy z uzależnienia od węglowodorów rosyjskich. Unia Europejska zbudowała potęgę Rosji, zbudowała ich militarne możliwości, między innymi poprzez budowanie Nord Stream 1, Nord Stream 2, jak również poprzez łamanie embarga. Przypomnijmy, od 2014 roku nie wolno było w żaden sposób dostarczać ani broni, ani technologii wojennej Rosji. Uczyniła to między innymi Francja, Niemcy, kilka jeszcze innych krajów europejskich. To przy Niemczech, pani minister. Komisarz również mówi o tym, że uzależniliśmy się od Chin. Niestety w sposób bezwzględny. Nie tylko wyprowadziliśmy produkcję Unii Europejskiej z hasłem, że jesteśmy prymusami klimatycznymi, ale również jeżeli chodzi o komponenty, surowce w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim krąży taki ponury żart, że polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej jest pisana pod Chińczyków. Czyli oni są tym graczem, który może skorzystać i z jednej strony na polityce, która jest wewnątrz Unii Europejskiej, z drugiej strony na sytuacji na Ukrainie, na tym, co robi Rosja, bo z jednej strony Chiny dyplomatycznie Rosję osłaniają, ale z drugiej strony mam wrażenie, że też wykorzystują obecną sytuację, no i słabość w pewien sposób Władimira Putina. Tak, rzeczywiście tak się dzieje. Przypomnijmy, że Chiny, jeżeli chodzi o pierwiastki rzadkie, które są potrzebne do tego, żeby budować politykę klimatyczną mówiącą o energii odnawialnej, właściwie są potentatem światowym, dyktują warunki. Podam państwu przykład. 3 tygodnie temu, miesiąc temu głosowaliśmy, wydaje się, bardzo dobry dokument nazwany CBAM-em, czyli taki dokument o opodatkowaniu tych, którzy nie płacą ETS-u, tak jak w Unii Europejskiej, rujnując zresztą swoje firmy, że będą płacić taki podatek graniczny. Tylko to przegłosowaliśmy, a wieczorem władze chińskie powiedziały, że właśnie rozważają zakaz eksportu płytek krzemowych, które służą do konstruowania płyt fotowoltaicznych. Uwaga, Chińczycy mają 98% udziału światowego. Nie można krótko powiedzieć, że w żaden sposób nie będziemy w stanie realizować polityki związanej z energetyką odnawialną. To pokazuje, jak jesteśmy od Chińczyków już uzależnieni, jak wtargnęli na teren Unii Europejskiej i jak dyktują warunki. To teraz pytanie jeszcze, pani minister, o zachowanie Niemiec w tym wszystkim, bo kanclerz Niemiec Olaf Scholz w jednym z wywiadów przyznał, że prowadzi regularne rozmowy z Władimirem Putinem. Jak mówi, to długie rozmowy, czasem godzina, czasem półtorej, czasem po niemiecku, czasem z tłumaczem, wyjaśnił kanclerz, dodając, że Putin jest uprzejmą osobą podczas tych rozmów, mimo że utrzymują się rażące różnice zdań. Jak pani to ocenia? To po prostu wstyd. Rzeczywiście wydawało się, że po wybuchu wojny, bo przed wojną mieliśmy kłopot, żeby przyjmować jakiekolwiek rezolucje, które już zapowiadały te emocje, te szalone pomysły Putina, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie. Wydawało się, że już doświadczone Niemcy, doświadczona Unia Europejska będzie mówiła jednym głosem. Niestety firmy, przedsiębiorstwa i zwyczajnie przyzwyczajenie historyczne przeciętnego Niemca do budowania relacji z Rosją zaczęły znowu się odzywać. To jest wyłamanie się z tej polityki Unii Europejskiej, dwulicowość i hipokryzja. Niemcy absolutnie powinny zaprzestać tego rodzaju działań, dlatego że łamią solidarność europejską. Pani minister, to teraz w tym kontekście, dopytam o wpis prezydenta Czech. Petr Pavel na swoim Twitterze pisze w ten sposób: kilkadziesiąt godzin temu, 22 godziny temu, zaapelowałem do Niemiec, aby w tej nowej erze stosunków międzynarodowych wzięły inicjatywę w kwestiach geopolitycznych w swoje ręce i poniosły odpowiedzialność za Europę, na której możemy polegać. Jesteśmy gotowi Niemcy w tym wspierać, pomagać w budowaniu jedności w całym demokratycznym świecie. Prezydent Czech niedawno był w Polsce. Jak w tych kontekstach ocenia pani tę wypowiedź?
To rzeczywiście trudna wypowiedź, bardzo niezrozumiała, bo w Polsce na pewno słyszał, na pewno wie, jak wygląda sytuacja w Ukrainie, że to Ukraina powinna decydować, w jaki sposób zakończyć wojnę i na jakich warunkach, bo przecież zależy im na tym, żeby Rosja zniknęła z części Ukrainy, z całości Ukrainy, również z tej części zajętej w 2014 roku. Ja składam to jednak na karb niedoświadczenia prezydenckiego. Mam nadzieję, że to będzie weryfikowane, bo Czesi też mają swoją historię, też pamiętają, też wiedzą i pisanie takiej narracji niemieckiej, że oto będziemy budować wspólny, niedemokratyczny świat jednego państwa pod przywództwem Niemiec, jest absolutnie złą narracją. I tutaj stawiamy kropkę. Pięknie dziękuję za nasze spotkanie, pani minister. Dobrego dnia życzę. Dziękuję, miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję. Anna Zalewska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, była moim i państwa gościem w porannej rozmowie na antenie telewizji w Polsce.pl. Za chwilę startujemy z gorącymi pytaniami.